Ostatnio z nudów krzątając się po głównym menu, przypomniałem sobie o pewnej opcji, która się nazywa kurs szkoleniowy. Postanowiłem go przetestować, lecz trochę się wciągnąłem, bo są tam timery, które odmierzają nasz czas. Myślałem sobie, zaraz, ciekawe, czy na internecie są jakieś speedruny z tego kursu. I ku mojemu zaskoczeniu, tak, są. Jeżeli ktoś nie wie, co to speedrun, to głównie chodzi o to, żeby przejść grę w jak najkrótszym czasie i są różne kategorie. Akurat w CS GO wyróżniamy trzy takie kategorie. Pierwszą kategorią, i będziemy czytać tutaj po polsku, jest Weapon Course No Gun Race Skip. Czyli polega to na tym, że musimy przejść po prostu cały kurs szkoleniowy w jak najkrótszym czasie. A obecnym rekordzistą jest Yakuzure Nonon i zajmuje mu to około 4 minuty 35 sekund i 80 setnych. Link do jego materiału macie w opisie. Drugą kategorią jest Weapon Course, czyli gramy dwa pierwsze kursy, które uczą nas strzelać, a całą resztę pomijamy oczywiście bugami. No i rekordzistą w tym przypadku jest Christian. Czy Christian, którego oglądacie teraz na ekranie, a przejście wszystkiego zajęło mu około 2 minuty 50 sekund i 71 setnych. Już ostatnia kategoria, moim zdaniem najbardziej skillowa, jest to Gun Rage Only, czyli faza, którą zaczynamy od momentu obecnie pokazywanego na ekranie. I tutaj już czasy są naprawdę wyśrubowane. Obecnym rekordzistą jest Mikil. Zresztą, co ja będę mówił, sami zobaczcie, jak wygląda obecnie rekordowe podejście. A tak wyglądają moje średnie podejścia, a mój najlepszy wynik to 22 sekundy, czyli można powiedzieć, że zajmuję 11 miejsce w globalnym rankingu. Jeżeli taki film Ci się spodobał, oceń go łapką w górę i oczywiście napisz w komentarzu, jaki czas uzyskałeś Ty. Do zobaczenia i powodzenia.